Witajcie moi drodzy, to ja Wasza wróżka Natalia, znów jestem dzisiaj z Wami. Oczywiście w dalszym ciągu konkurs trwa. Ludzie, którzy będą rzucać na swój profil mój horoskop, z tych ludzi będę losować 3 osoby i będę sama do nich pisać, żeby się zgłaszali na sesję tarota ze mną. Dzisiaj odczytam Wam horoskop na miesiąc grudzień na 12 znaków zodiaku i zaczynamy od barana. Baran. Jeśli chodzi o barana i początek grudnia, to na pewno wiele z Was będzie zobowiązane swoim sprawom jakimś rodzinnym, bytowym, życiowym. Będziecie właśnie pochłonięci w jakichś sprawach, w sprawach materialnych. Być może wiele z Was zaplanuje jakiś zakup większy, jakąś inwestycję i to będzie takie bardzo ważne. Będziecie w stanie właśnie na takie różne poświęcenia dla życia, dla Waszej rodziny, dla spraw rodzinnych. Na pewno też w jakiś sposób będziecie mieli pomoc od być może właśnie bliskich, żeby te Wasze sprawy się zrealizowały. Widzę też, że w grudniu wiele z Was w połowie grudnia będzie wyjeżdżać. No, jakieś wyjazdy się szykują, być może będą one właśnie związane z wyjazdami świątecznymi. No, też czekają Was jakieś takie miłe wiadomości właśnie w okresie świątecznym. No i też uważaj, żebyś właśnie nie przeziębił się pod koniec roku, nie zachorował. Oczywiście swoje sprawy zdrowotne pokonasz, wyleczysz się, ale uważaj właśnie, dbaj o siebie, o swoje właśnie zdrowie. Jeśli chodzi o uczucia, to będzie to dosyć miesiąc stabilny w uczuciach. No i w finansach też stabilny, także nie grozi ci to, że zabraknie ci pieniędzy, no ale oczywiście wydawaj je rozsądnie i przemyśl zawsze. No i kartą miesiąca jest trójka mieczy. No też czekają Was jakieś też przykre wieści, zaskakujące takie. Może Was coś w życiu właśnie zaskoczyć. Jakaś taka nie do końca miła wiadomość. To by było na tyle. Teraz czytamy dla byka. Byk. Jeśli chodzi o byka, to na pewno miesiąc zaczniesz bardzo tak burzliwie. Może dojść do jakiejś kłótni, do jakiegoś konfliktu. Więc po prostu nie przesadzaj. Te kłótnie mogą być właśnie w sferze uczuć partnerskich, ale też w sferze pracy. No oczywiście będziesz też musiał zawalczyć o jakieś swoje sprawy w pracy, żeby ktoś po prostu ciebie nie wyrzucił z pracy, żeby ktoś nie zajął twojego miejsca, stanowiska, żeby ktoś cię nie wygryzł. Więc uważaj i po prostu dbaj o swoje jakieś sprawy zawodowe. Jeśli chodzi o byka, to na pewno też widzę podróż, co dla niektórych byków. No i będziesz mógł właśnie liczyć na wsparcie jakiegoś przełożonego, ojca, brata, będziesz mógł liczyć na pomoc. Na pewno czas świąteczny, czekają ciebie też miłe spotkania towarzyskie, ale widzę, że niektórzy byki, u których się w związkach źle dzieje, na pewno jakieś związki w tym miesiącu, grudniu, się zakończą.
No i na pewno będziesz trochę zasmucony, dlatego że będziesz taki niespełniony, niezrealizowany. No i ten koniec właśnie roku nie do końca będzie wam sprzyjał. Na pewno będzie taki czas trochę przygnębiający z powodu właśnie rozstania. Jaką kartą będzie karta na miesiąc grudzień? Jest diabeł. Mówi on, że uwikła się w jakieś swoje sprawy, pokona swoje problemy. Także wszystko złe, co jest u ciebie, to się kończy. Bliźnięta. Jeśli chodzi o bliźnięta i początek grudnia, będziesz uwikłany w jakieś swoje sprawy i zawodowe, i życiowe. Na pewno czekają cię takie nieprzyjemne, nieoczekiwane zmiany i w pracy, i w życiu. Też przyjdą jakieś takie niekoniecznie dobre wiadomości, będziesz coś przeżywał, możesz kogoś stracić właśnie bliskiego. No i czas świąteczny to jest taki początek czegoś nowego. Będziesz bał się właśnie wejść w jakiś związek nowy, będziesz się bał nowych rzeczy, ale niestety, co stoi w miejscu, to się cofa. Niestety musimy próbować dalej żyć po różnych przejściach. No i uważam, że jeśli poświęcisz się temu, to na pewno tobie wszystko się uda. Ale taki koniec roku to będziesz taki na zawieszeniu, zasmucony. No taki właśnie niekoniecznie dobry czas dla bliźniaka. I kartą miesiąca jest siódemka buław, więc mówi ona, że wiele przeszkód w tym miesiącu, że wiele będziesz musiał właśnie pokonać, będziesz musiał udowadniać swoje racje, ale na pewno jeśli postawisz się, to naprawdę osiągniesz to, co chcesz. To by było tyle dla bliźnięt. Rak. Jeśli chodzi o raka i początek grudnia, to na pewno wiele z was gdzieś właśnie wyjedzie. Być może będzie to się wiązało z czasem świąt, z wyjazdem do rodziny, być może będzie to wyjazd na jakieś zakupy. No i też widzę taką jakąś rywalizację na początku miesiąca. Na pewno będziesz musiał przeprowadzić jakieś takie naprawdę mądre, przemyślane rozmowy, żeby tobie wszystko się poukładało. Czas świąteczny to też takie spełnienie nierealnych marzeń, podróż, dobre towarzystwo dla raka. No i trochę nie przeholuj właśnie z alkoholem w czasie świąt Nowego Roku, dlatego no, może ci właśnie coś zaszkodzić. No i potem będziesz się bardzo źle czuł. No i wejdziesz w jakąś taką trochę depresję. Po właśnie takim burzliwym miesiącu, fajnym miesiącu i w sferze uczuć, i w sferze zawodowym. Także nie przeholuj z używkami. Tak właśnie to widzę. I kartą miesiąca jest zawieszenie, więc będziesz musiał się poświęcić swoim pracom, ale naprawdę w czasie właśnie świąt widzę dużo wypoczynku, dużo relaksu, no taki przyjemny czas. Lew.
Jeśli chodzi o lwa i początek grudnia, to na pewno powstaną jakieś problemy. Być może wiele osób właśnie w związkach, które są takie na początku, jeszcze nie są te związki takie sformalizowane. Na pewno dużo osób nie będzie chciało, żebyś był ze swoim partnerem, partnerką. Będą właśnie przeszkadzać, będą plotkować, będziecie musieli właśnie udowadniać swoje racje. No i na pewno upór doprowadzi do tego, że wygracie tą całą sytuację, te całe jakieś spory i w waszych związkach się wszystko poukłada. No i czas świąteczny jest taki naprawdę przyjemny, ciepły, ale też uważaj, żebyś nie przeholował, żebyś się nie pokłócił, żebyś po prostu nie udowadniał, że zawsze masz rację. Też musisz trochę ustąpić. No i oczywiście czas nowego roku będzie bardzo magiczny, będzie bardzo fajny dla was. Na pewno wiele z was przeżyje bardzo fajny i romantyczny wieczór sylwestrowy. I kartą miesiąca jest umiarkowanie. Także wszystko wam się poukłada, wszystko wam się ułoży. No i w związkach takie zacieśnienie więzi widzę. To by było tyle dla lwa. Teraz czytanie dla panny. Panna. Jeśli chodzi o pannę, to początek miesiąca grudnia to jest taka walka z uczuciami, problemy takie uczuciowe. Będziesz walczył, będziesz przeżywał, ale też wiele z was no, gdzieś wyjedzie na początku miesiąca w jakichś swoich sprawach. No i te sprawy wszystkie wam się poukładają po waszej myśli, choć czeka was jakaś taka rywalizacja. No i koniec roku, właśnie okres, czas świąteczny. Wiele z was wyjedzie w podróż, być może do rodziny, być może będą to podróże takie po prostu romantyczne, we dwoje, czas świąteczny, bardzo, bardzo fajnie spędzicie miłe, miłe chwile. No i czas właśnie Sylwestra też tak naprawdę w tym roku rewelacyjnie spędzicie. I kartą miesiąca jest dla was rydwan. No widzę, że w tym miesiącu panna naprawdę będzie dużo podróżować. No i dla samotnych panien na pewno zacieśnienie więzi, no i w tym roku zrodzi się znowuż jakiś nowy związek. Bardzo dobry czas dla panny. Waga. Jeśli chodzi o wagę, to początek miesiąca, to będziesz tęskniła za czymś, za kimś, za osobą, którą właśnie kochasz. Być może wiele z was czeka jakaś taka próba rozstania, no ale te wszystkie próby będą takie na pewno, że wam w związkach się poukłada i dla was jest nowy początek, ale też nie możecie oszukiwać, no i nie dajcie się oszukać. Po prostu od razu trzeba się dogadać i budować swój związek na takim porozumieniu. No wiele, wiele w okresie właśnie świątecznym widzę spotkań, imprez rodzinnych, być może co niektórzy z was spędzą właśnie święta właśnie na weselach, na chrzcinach, będą to takie duże imprezy rodzinne. No i koniec roku widzę właśnie jakąś podróż. Być może wiele z was wyjedzie właśnie na jakieś takie romantyczne Sylwestra. I kartą
miesiąca jest dziesiątka mieczy, więc ona mówi, że to co zechcesz, to wszystko osiągniesz i w pracy, i w biznesie. No, rok bardzo dobrze ci się zamknie. Jest to bardzo dobry czas dla wagi. Skorpion. Dla Skorpiona początek miesiąca to jest taka przemiana, transformacja, zerwanie ze starym, początek nowego. W waszym życiu zacznie się coś nowego, coś bardzo dobrego, sensownego w każdej dziedzinie życia. Na pewno też czeka was jakiś zakup, jakaś inwestycja dla rodziny. No, czas świąt będzie taki magiczny, taki po prostu bardzo radosny. No i wiele osób spod tego znaku może doczekać się właśnie oświadczeń. Też w czasie świąt czeka was właśnie bardzo dużo pracy. No i koniec roku, no to będziesz musiał zawalczyć o swoje sprawy, pokonać jakieś problemy. Ogólnie to ja widzę, że czas takiej wytężonej pracy, dużo pracy, taki naprawdę bardzo intensywny miesiąc, ale z bardzo dobrym powodzeniem życiowym i w finansach, i w uczuciach, i w sprawach zawodowych. I kartą miesiąca jest dziesiątka mieczy, więc mówi ona, że dokonasz jakichś takich sensownych transakcji, że to jest bardzo dobry czas dla was, Skorpionu. Szczelec. Jeśli chodzi o szczelce i początek miesiąca, no to widzę tutaj spotkania, romantyczne chwile. Będziesz wybierał między jednym a drugim partnerem. Na pewno jakieś związki się też w twoim życiu zakończą i możesz czekać jakichś właśnie nieprzyjemnych wiadomości. Skorpion ma wiele możliwości w swoim życiu i powinien się zdecydować i zdecydować obrać swoją drogę życiową i starać się nie bać się i po prostu pokonywać jakieś swoje problemy, a na pewno osiągniesz to, co chcesz. No i tu widzę, że czas po prostu, strach przeszkadza, a nie pomaga w rozwiązywaniu problemów. Czas świąteczny, no, przyniesie jakieś takie zmiany, będziesz musiał z czymś się zmagać, no i na pewno wiele z was w tym miesiącu zakończą jakieś związki dla własnego dobra. I kartą miesiąca jest waletki. Na pewno czekają was podróże, nieoczekiwany przyjazd gości i nieoczekiwany wyjazd. Koziorożec. Jeśli chodzi o koziorożca i początek grudnia, mogą wyniknąć jakieś drobne problemy, ale to naprawdę będą drobne problemy, ale ciebie będzie to przerastać i będziesz bardzo przeżywać. I to jest niepotrzebne, bo naprawdę wszystko się pod tobie poukłada. I widzę tu dla niektórych duże zyski finansowe, przychód dużych pieniędzy z niewiadomego źródła, uwikłaś się w jakieś swoje sprawy. No, czas świąteczny to taki właśnie umęczony, zmęczony będziesz, dużo pracy ciebie czeka i w rodzinie, i zawodowej. No i dla niektórych właśnie
koziorożców koniec roku przyniesie jakiś nowy początek. Coś nowego zaczniesz, więc też się będziesz obawiał tego nowego początku, ale się nie bój, dlatego że warto spróbować, warto zacząć, dlatego że tobie się wszystko poukłada. I kartą miesiąca jest As Buław, więc dostaniesz jakieś bardzo pozytywne wiadomości, nowy początek, coś się nowego zacznie i to będzie bardzo, bardzo korzystne dla ciebie. I teraz czytanie dla wodnika. Wodnik. Jeśli chodzi o wodnika i początek miesiąca, będzie on bardzo taki umiarkowany. Poukłada swoje jakieś sprawy. Przed tobą otworzą się nowe możliwości. Ale też wodnicy, którzy będą w tym miesiącu przeprowadzać jakieś zabiegi medyczne, one będą bardzo udane. Ale po tych zabiegach mogą być jakieś powikłania. No i będziesz musiał zawalczyć o swoje jakieś sprawy zdrowotne, żeby pokonać je. Co też widzę? No czas właśnie świąt, to dużo rzeczy do ciebie nie dochodzi, o dużo sprawach nie wiesz. Też karty mówią, żebyś dużo rzeczy zatrzymywał w tajemnicy, żebyś nie opowiadał o sobie, bo ludzie mogą wykorzystać coś przeciwko tobie. No i taki środek, koniec roku, no to taki wytężonej pracy, zmagania się, no będziesz musiał jakieś swoje sprawy pozałatwiać, zawalczyć o swoje sprawy zdrowotne i życiowe. I kartą miesiąca jest sąd. No to na pewno wszystko dobrze się w twoim życiu skończy i wszystko dobrze się poukłada po twojej myśli. Ryby. Jeśli chodzi o rybę i początek miesiąca, to wiele z was czeka taki intensywny miesiąc, dużo pracy, ale też w uczuciach. Jakieś zakochanie, będziecie przechodzić jakieś takie romantyczne chwile. Niektóre panie spod tego znaku mogą się właśnie doczekać oświadczeń. Będzie to taki czas magiczny i na pewno wiele z was też zaskoczą jakieś takie fajne prezenty świąteczne. Ktoś wam zrobi bardzo, bardzo miłe, bardzo miłą niespodziankę. No i czas świąteczny widzę, że taki naprawdę fajny, dużo spotkań, dużo po prostu takich imprez, spotkań rodzinnych i koniec roku właśnie tak samo. No jest to taki bardzo przyjemny czas dla ryby i kartą miesiąca jest szóstka denarów. To też niektórzy na pewno w tym miesiącu zainwestują dla rodziny, kupią jakiś taki naprawdę wartościowy prezent. Ja nawet widzę, że w tym miesiącu możecie kupić dom, możecie kupić mieszkanie, samochód, no taką zrobić naprawdę dużą inwestycję dla siebie, dla rodziny. No cóż, moi drodzy, to by było na tyle. Żegnam się z wami, no i oczywiście zapraszam was za miesiąc na czytanie na styczeń. Dziękuję.